Postawmy tutaj tą półpłytkę, wychodzimy. Ej, ładnie to wygląda. W sensie wejście i w bank coś takiego. Mocne. Mocne, naprawdę rozwala to system, widzowie. Idę spać, ponieważ tutaj troszeczkę przeszkadza mi ta noc. A co wy na to, żebym poszedł sobie spać w celi? Czekajcie, tutaj była cela w posterunku policji naszym. Tak, tutaj była cela, dobra. Dobranoc. Potwory w pobliżu? No nie gadaj. Te potwory, co są na dole, ja wiem, o jakie potwory chodzi, słuchajcie. Spójrzcie, tutaj mamy na dole zombiaki, które się zadomowiły. No pa! Jednego dokładnie zombiaka, nara ty. No dobra, i teraz będziemy mogli sobie spokojnie pójść spać, więc dobranoc wszystkim. A w tym czasie, widzowie, oczywiście powiem wam o Voyant Team. Zapraszam do sklepu i pamiętajcie, że do każdego zamówienia zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem totalnie za darmo, więc naprawdę coś dla was, wbijajcie i dołączajcie do Voyant Team. A my, widzowie, wracamy. Wracamy do naszego banku, z którego obecnie jestem bardzo zadowolony. Patrz, jak tu pięknie wygląda ten bank z tego posterunku policji. Widać, że policja ma na niego oko, co nie? Będzie uważać, będzie tutaj obserwować policja i mam nadzieję, że będzie chronić naszego banku, bo to jest oczywiście najważniejsze. A my lecimy go wykańczać. Tutaj będą drzwi. Drzwi postawimy w sumie może troszeczkę później. Ja się zastanawiam nad czymś takim, żeby dodać tutaj jakiś ładny efekt. Na przykład coś takiego. Nie, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Widzowie, może to by wyglądało dobrze, jakby tutaj było tak zakończone. Okej. Okej. I tutaj cyk, cyk. Dobra. Ej, teraz wygląda to lepiej. Przynajmniej jest tak bardziej przejrzyście, trochę więcej miejsca, więc git. To, jak już mówiłem, musimy zepsuć i zabudować tym blokiem. A ten blok znajdziemy jeszcze w skrzynce tu. Dobra, mamy ten blok. Stawiamy go. O, właśnie tutaj. Chociaż szczerze, z tej strony mógł akurat być. W sensie mogło być okno. Tutaj nikomu nie przeszkadzało to okno. Ale dobra, zostawimy, żeby nie było. Okej, tutaj też to naprawimy. Jest git? Jest git. Dobra, teraz tak. Na górze musimy oczywiście zrobić co? Sufit. Dlatego ten sufit przesuniemy. Nie ten, ten, o, pyk. Przesuniemy ten żelazny, który mamy, o, tutaj. Okej, skoro żelazny, to tutaj też musi być żelazny. Więc lecimy z żelaznym sufitem, żeby tutaj mocno zabezpieczył nasz bank. Okej, połączmy go w ten sposób. Tutaj dam tak, o. A tutaj dam tak, o. Dobra, ładnie to wygląda. Z tej strony tak samo w sumie zrobimy. Tutaj tak. A tutaj raz, dwa, trzy. Okej, i tutaj też zabudujemy to w ten sposób. To brzydko wygląda, więc też tutaj to ładnie zabudujemy. Żeby Nubek miał ładnie i żeby Kati miała ładnie. Widzicie, jak to pięknie wygląda? No i o to chodzi, widzowie. I teraz jeszcze żelazo z tej strony. I słuchajcie, mamy naprawdę mocny bank. Nie wiem jak wy, ale ja się tym jaram. Okej, tutaj mamy dach, tutaj mamy dach. Ale tutaj opaliona nie ma dachu, więc trzeba to szybciutko zmienić. I oczywiście dach musi być też oświetlony, dlatego tutaj dajemy ładnie taki blok oświetleniowy, żeby tutaj wszystko było widać. Tutaj też damy taki bloczek. Pyk. Tutaj też. Żeby to wszystko było pięknie oświetlone. Dajcie znać, widzowie, jak wam to się podoba. Moim zdaniem to jest naprawdę jeden z najbardziej designerskich banków, jakie widziałem. No i co? Przyszedł czas na sejfy. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć klucz do swojego banku osobny. Więc każdy po prostu będzie miał klucz Wojana, klucz Katki, klucz Paliona. I tutaj mamy, patrzcie, brązowe, szalkerowe skrzynie, które właśnie potrzebujemy. Dlatego odłóżmy sobie te tutaj rzeczy, których już nie potrzebujemy. I słuchajcie, po zamknięciu drzwi każdy otrzyma po prostu klucz i każdy będzie miał dostęp do swojego banku. Nikt inny. Będą klucze podpisane, nikt nie będzie tutaj mógł wejść, nawet nikt może nawet nie będzie mógł się wkraść. Po prostu to będzie zablokowane. Dobra, to co? Stawiamy, jakby to zrobić, żeby to było całkiem ładne. Może coś na takiej zasadzie, jeden, drugi, trzeci, czwarty. I mam pomysł jak wykorzystać. Yo! To może być naprawdę bardzo fajne. Czekaj, coś takiego to. Mamy tutaj kamienny przycisk. I wezmę jeszcze sobie te kolorowe bloki. Dobra, i spójrzcie, mam mega fajny pomysł jak to zrobić. Tutaj zrobić to na takiej. A czekaj, jednak nie. Szary blok chyba byłby lepszy. Albo ciemno-szary. Czekaj, cyk, cyk. Okej. Czy da się otworzyć szalkerową? Da się szalkerową skrzynię otworzyć przez to. Ej, super to będzie wyglądało. To będzie dosłownie taki safe. Pyk, otwieramy i mamy. Yo, jak
kozackie. I teraz jeszcze tutaj przycisk musi być, czekaj. Przycisk, mamy przycisk. Dobra, czy to powinno być brązowe? Tak się zastanawiam. Czy jakimś innym kolorem to zrobić? Może żelaznym też, słuchajcie. Żelazo też by tutaj ładnie pasowało. O nie! Rozwaliłem z zewnątrz. Spójrzcie widzowie, mamy problem. Mamy problem, ktoś się włamał do banku, nubka. No niestety ten kwarc jest bardzo łatwy do rozwalenia. Ale no zrobimy po prostu tutaj zasady, że policja będzie czuwała, prawda? Policja czuwa i nikt tutaj nikogo nie okradnie. Przynajmniej tak mam nadzieję. Dobra, mamy szary beton. Mamy, o, gładki kamień. Może będzie też fajnie pasował. Mamy żelazo. Chyba powinno nam starczyć. Dobra, nie potrzebuję tej pszenicy, po co mi pszenica. Okej, sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Grunt, żeby właśnie ten sejfik ładnie wyglądał. Więc dajmy z żelaza na samym początku. Czekajcie, z żelaza. Uwaga. Ładnie wygląda z żelaza, dobra, zostawiamy z żelaza. To wygląda jak typowy safe. Trochę gorzej wygląda, dobra, rozwalę to, okej? Teraz jest git, teraz jest git. I słuchajcie, miejsce nubka zostaje zakończone, jak widzicie. Jeszcze póki co nie będę tego zamykał, ponieważ przyda mi się podgląd, jak to będzie wyglądało. Okej, tutaj będzie, dobra, z każdej strony wybuduję, żebym już potem nie musiał zamieniać nic, nie musiał sobie przypominać, okej? Teraz szary budulec, szary, szary, szary. Teraz przyciski. Oj, czekaj, przyciski. Nie, zabraknie.